Moje kochane dzieci, dzień dobry. Pewnie chcecie się dowiedzieć, co w kolejnym odcinku. What's the perek, pani Zosiu? Szmuel Het, rozdział 18. Jak pisze tłumacz tej księgi cyrków, swoim bohaterskim czynem Dawid pozyskał serdeczne przywiązanie Jonatana, jak pamiętamy, syna Saula, a także przychylność króla, który, uznawszy dzielność Dawida, powierzył mu dowództwo nad armią. Przychylność króla trwała jednak krótko. Miał bowiem Dawid ogromnie uznanie ludu. Gdy wracał z wojny, śpiewano mu: pobił Saul tysiące swoje, ale Dawid swoje dziesiątki tysięcy. To zabolało Saula, który stał się ogromnie zazdrosny i pomyślał: no teraz to już brakuje mu tylko panowania. Tknięty złym duchem chciał zabić Dawida, rzucając w niego włócznią. Ale Dawid dwukrotnie się uchylił. Widział Saul, że biegłisty jest z Dawidem i oddalił go od siebie, wysyłając na wojnę z nadzieją, że zabiją go w końcu Filistyńczycy. A gdy pokochała Dawida Michal, młodsza córka Saula, dał mu on znać, że odda mu Michal za żonę i nie żąda innego wiana, jak tylko 100 napletków filistyńskich. A ten pomysł podobał się Dawidowi, ruszył na wojnę, zabił 200 wrogów i ich napletki przyniósł królowi. A więc oddał mu król Michal za żonę, ale bał się go i nienawidził coraz bardziej, widząc, że wiekuisty jest z Dawidem i powodzi mu się we wszystkim. Szabat szalom.